Już w niedzielę, 15 września, spod Kauflandu wyruszy peleton miłośników dwóch kółek. Doroczny dzień bez samochodu zwykle gromadzi pokaźną ilość sympatyków jazdy na rowerze i zaostrza apetyty na nagrody, jakie można zdobyć w loterii fantowej. W tym roku będą to 4 rowery i nagrody pocieszenia. Zbiórka na parkingu przy markecie zaplanowana została na 9:45. Tam przed startem uczestnicy będą odbierać bezpłatne losy loteryjne. Warto zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, bo przyszli zwycięzcy loterii będą zobowiązani okazać go przy odbiorze nagród. O 10:00 rowerzyści ruszą przez miasto. Pojadą ulicami Armii Krajowej, Reja, Daszyńskiego, Szpitalną, ponownie Reja i dalej przez Plac Świętego Krzyża, ulicą Kościuszki do Parku Konstytucji 3 Maja. Przejazd potrwa około 30 minut. A w sercu Suwalskiej Starówki około 10:30 rozpocznie się mini-festyn. Podczas wspólnej rekreacji nastąpi finał rowerowej loterii, podsumowanie akcji Rowerowa Stolica Polski oraz rozstrzygnięcie konkursu Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony. Prócz tego organizatorzy proponują szereg innych atrakcji, m.in. quizy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja i testowa przejażdżka elektrycznym autem. Interesujący i pouczający będzie również pokaz udzielania pierwszej pomocy. W parku będzie można również skorzystać z okazji, by nieodpłatnie dokonać regulacji roweru. Wspólną zabawę zaplanowano do godziny 14:00. Zainteresowanych udziałem w loterii zachęcamy do zapoznania się z regulaminem tej zabawy. Link do treści jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.